Może ci walnąć w te małe. O, wyszedł. Siemaneczko, witamy was, jak zawsze, w środku tygodnia, tym razem mamy dla was... Jak się jest na bezrobociu, to tak jest. Nowości, nowości, nowości od Mikado, testujemy kijki. Ja powiem od siebie tyle, że wziąłem je do ręki i powiem naprawdę, super wyglądają. Większość jest w jednoskładach, nie? Ale widzę, że fajnie, fajnie to pracuje. No to jest ten Skydream, jest wiesz do ilu? Do 12, ja pierdzielę, jaka kosa. Mamy chyba 3 Skydreamy, ale mamy też i Casta, do którego też przyłożył projektową dłoń Jakub Fiecko. Ty, bardzo fajny. Powiem fajny tak, na koreczku. Tak, na koreczku, ale mi on bardzo przypomina, to tak samo Kubie mówiłem i Kamilowi, że mi on przypomina troszeczkę Custom Predatora. Ale powiem ci, że no wziąłem, to jest jedyny casting, który dzisiaj będziemy testować pod szczupaka i on ma chyba do 120, tak, do 120. 210. No, kurwa, pięknie. Tak, 40-120. No, zobaczymy. No. Tak, zobaczymy, tak. I który w ogóle mnie za mocno zaintrygował, to jest Inazuma Pro. To jest do 35 gram. No powiem ci, że ten kij, no to jest taki to pod sandacza. Na sandacza widzę, tak, że no mega jest, szybki, tak? To jest też w monoskładzie, nie? I wszystko, wszystko widzicie jest na Fuji. Wszystko. No widziałem, że tu Fuji, Toraj. No, tak, maty są Toraja, więc no. Więc tutaj jest naprawdę, no na bogatości, kurczę, no to nie jest tani produkt, umówmy się. Znaczy, dlaczego to nie jest tanie? To jest ogólnie tani produkt. Znaczy, jako kij. Jako kij, no ale czyli można zrobić coś dobrego w dobrej cenie, w przystępnej cenie. No dokładnie, cenie, ale, na dobrych ale komponentach. Jako, ale jako ten, sama nazwa mój Pro, Zander Pro. Nie no, naprawdę, powiem ci, że kijek jest mega. Daj ale szarpnąć. Tutaj daj masz szarpnąć. Jeszcze Black Crystale masz. Black Crystal też jest 208 i on jest do 24 gram. No to jest kij pod sandacza i pod szczupaka, bez problemu. Pod nasze mazowieckie szczupaki. No ten mi się podoba, ty, ten Black Crystal. Ci powiem, że ten Black Crystal... Super. I na koreczku. Mamy ci co testować tak naprawdę. Fuji. Będziemy sobie się wymieniać i wymieniać opinie. Zobaczymy, jak te kije są przy jakich kowrotkach. No, ten Black Crystal, już się w nim zakochałem trochę, ci powiem. No. Nie wiem, czy sobie go nie zostawię już. No, zostawię na zawsze. Go. No, zostawisz go. Ładny, no. Ładna gramatura i fajnie widzę, że... Fajnie wszystko. I też oczywiście. No Fuji pokazywałem właśnie elegancko. No. Fajne to... są oploty. Dokładnie, no fajnie to wykonane jest w ogóle. No tutaj... Ładnie, wizualnie, ogólnie, ładne kije, nie? Tak, tutaj w jednoskładach no to będzie to, że nie ma, wiesz, nie mamy łączenia tej spigotu, no to będzie jeden plus, żaden piach, nic tam nam się, wiesz. No tak, tylko że jest... Inne czucie, ale inne, no, do transportu jest lipa, jeżeli chodzi o mnie, ale inne czucie jest, wiesz, w jednoskładzie. No jest, no inaczej, dlatego dzisiaj testujemy na sandaczach i na szczupakach te kije. No pięknie to się wygina. No. Powiem ci, że no fajnie to chodzi. Ale to pierwsze to... moje wrażenie, super. Dokładnie. Mamy, układamy sobie, zobacz, jest tego... To jest pewnie okoniówka jakaś. To może ale być jakie to ty, to jest... Skydream. Kameleon jest, w ogóle. Tak, ty. On jest do 9 gram. No to jest... Powiem ci... To jest to, co ty lubisz, no. Tomek, tak naprawdę. Pięknie do 9 to gram. Chodzi. To jest... Ty takie kije lubisz. No. No to jest akurat ty, jaki ładny w dwuskładzie. Ale po do konia to moim zdaniem nie ma mocnego znaczenia. No i co? I też oczywiście tutaj Fuji. Stopki, no. Przelotki, wszystko na... No to jest wysokiej klasy komponenty. No ale nie można powiedzieć. No jaki ładny, ty, powiem ci, ładny? Że... Ładny? I to co mi się podoba? Krótki dolnik. No na okonie, na okonie i na sandacza, tak. Ja lubię krótki dolnik.
ten ładnie pracuje. Nie no, ale to już widać, zobacz. To już widać, no to jest typowa okoniówka. Ładnie wiesz. To jest typowa okoniówka, nie? Też jest Skydream, ale ten jest chyba do 26 gram z tego co pamiętam. 28. I to już ci powiem, to że jest ten sandaczek, tak, ale tak. Tu jaka rękojeść zajebista. Tak, i ten. To już w ogóle jest. I ten kij, to mówię ci, że dzisiaj ja nim też będę chciał pod szczupaka połowić, wiesz? Strasznie szybkie tak, widzę. Ja tym mega kijem szybkie nie będę ukrywał, bo ja już też komponenty Fuji oczywiście. Ja tym kijem już łowiłem, tak? No nie i będę jak? Tego ukrywał. No jest okej. Okay. Ma zapas mocy. Tutaj jest do 26 mówiłem, tak? 8 chyba. Do 28 gram, a tak naprawdę on tam 35 to bez żadnego problemu. Nawet 37 bym zaryzykował bez żadnego problemu. Ale widzę, że mega ale szybkie. To jest cięta kosa, no zobacz. Czyst... Walnij o słup, zobaczymy jak się wygina. To nie szklak. Testujemy kijki, tak? Powiemy wam. A znasz ceny tych kijów w ogóle? Na scenę? To są kije rzędu do 400 zł. Myślę, że no. One nie przekraczają budżetu 400 zł. To jeszcze było bardziej tam, wiesz, ze sklepami, z producentem na ten temat rozmawiać. Ja cen dokładnie nie, no ale to są... No ale to na pewno są budżetowe kije, takie rzędu, 4, tak 400, jak mówi. 400 tak. zł nie przekraczają. No już niech będzie tam do 500 zł. Nawet nie. Ale ja widzę, że naprawdę, tak jak porównując do Abu, Masbita, czy tam w ogóle te... To powiem ci, że wizualnie... Dużo, dużo lepiej wygląda to. Kij, widzisz, przynęty jak zaczęły no, robić robotę. Sicario, tak. Kurde, Sicario. Robotę taką robi, że szok. Sicario także robi, i do grubo, fajnie. Zobaczymy, też co z tego to będzie. Podoba. Też mi się to dobra, podoba. Mormolimy, wsadzamy, odczepiamy, koreczek zakręciłem. Koreczek. To zobacz. No w pierwszym rzucie. Pierwszy rzut. Ja pierdziałem, już masz. To już jest połowie. Kijek widziałeś? Już ja. Musi być mój. No rozdziwiczyłeś go, no ale w pierwszym rzucie ryba. Ja może to tu nie będzie. Ty. Będzie kurwa. Relaksik. Na tamtą stronę go wypuść. Pierwszy rzut u mnie. Uwad, uwad, z wody 1,20 m. Uwad, co? Sandacz czy szczupak? Szczupak. Szczup, obślizgu. Mogę ci wytrzymać kija? A po co? No, wyjmiesz tego. No i dobrze. 8,5 stopnia wolę. Ostatnio mi sandacze wychodziły na takiej płytkiej wodzie. No i jak widać szczupaki tak samo. Dziwne to, że nie uciekły taką głębszą tą wodę, nie? Mi się wydaje, że one się też wiatr jest duży. Nie, tutaj pewnie została zgoniona drobnica, bo w tą stronę fala tutaj, no, wiesz, dokładnie. Plankton nie? Cały tutaj zszedł, drobnica tej zeszła i one tej są i żerują, no. My może takie dryfy sobie robimy, czasami stajemy na kotwicy, czasami dryfujemy. No i coś tam się uczepia, no. Coś tam się uczepia, no. Ale małe on nie wziął z pełnego wyrzutu. Wpadło i zaraz strzał. Piękna sprawa, nie co? Było, że ten... A jak ten kijek? Super. To jest do 35 gram. Na takiego szczupaczka to idealny, nie? No, 2,08 długości, to tak w sam raz. Patrz tam na głębokość, 1,30 m cały czas. Dobra, żeśmy zaraz na jakąś płciznę się nie wpierdzielili. Jeden rocznik, ten sam. Jeden, weź go wypuść. Nie no, dawaj go, na patelnię się. No wziął kurna ładnie, o je.
troll, co ty robisz? Trzy szczupaki. Ale dwa tylko wyszły. A ja co? Okonki. Jak na razie dwa krótkie szczupaczki i... Co tam jeszcze się? Jakieś okonki. No ty to miałeś fajną zabawę, Tomek, z tymi okoniami. To nie można powiedzieć. Nie wiem, rybo siedzi. No, ale spadł ci. No to taka tam, no to siedzi, siedzi. Spadł, no. Był i... Ale to konie. Ale to konie. Nie po to, żeśmy tu przyjechali, Tomek. Mówiłem, że przy samej łódce ale stoi. Ale ten się nie liczy, bo zwerta. Zwerta, no poszedł swój typ, jeszcze zwerta. Dobra. Kluczo, ale stoi cały czas ryba fajniejsza. Co czucie ma? Co? Poczułeś? Ale nie, w porównaniu do mojego mikropeksa, naprawdę. To ten kijek czuje. Ładne. Ale co, okoń czy szczupaczek ci podgryzł? Raczej okoń, ale już ładnie. Ale kopnięcie było zdrowe. No, fajne, aż normalnie czułem na ręku, nie, że wyrwało łapę. Wygięło łapę. Tak, że dobrze nie pękło. Płyniemy z Jesiobiad, Tomek już przygotowuje, zestawik cały. Tak. Nie ma lipy ty, nie będziemy lipy. Plastikami jeść. Na grubo. Co to? Zapomniałem, szarpałeś bakisty, a tu... Ja pierdzie, no ile teraz mamy tych jajek? A przecież to damy radę, Mario. Ale ile tych jajek zostało? No przecież 100 repki nie. Obsmażymy sobie szpek, słoninki trochę ma. Jak to masz? Pokaż mi, pokaż mi, co ty tu... Mało tego szpeku, więc... Mało, ale już niech się smaży. No powiem ci, ten Black Crystal to sztos. Fajnie, no. Sztos wędka. No, jajeczka. Zbite, ale są. Jak to się mormoli, to... Był. O! O, dwa razy, ładnie, jak skubno. Ale to piękne. Piękne, jak kogiel mogiel. Dokładnie. Może Maciek się nie pogniewa, że ubrudziliśmy. O, dobra. No. Mówię ci, że się przypaliło. Pewnie nie. Mięso, tak. Zjarałem, no czuję, czy jakaś węgla łop. Zjaranym świniakiem tu. No czuję, jakbyś łopatą węgla nasypał. Nie. Mówiłem, że jest gorzkie i ten. Ale porysowałeś pateflon. To raz. A dwa jest poprzypalane. A podwieczorek? Podwieczorek, tak. Teraz będzie podwieczorek. Czekoladka z truskaweczkami. To bardziej baton. Ze słonecznej Francji czy z Hiszpanii. Ale siadło, ale siadło. Siadł ładnie, ale jak ładnie szczupun. Szczupak, tak. Ale wiesz, na 9 gram kijek. A masz ten, czy stalkę? Tak, mam. Czyli tutaj gramki. Same szczupaki są. No, szczupak. Ale idzie. Ale pięknie. Fajna akcja tej wędki. No fajna, fajna. Ale siad. Ale siad. Ale zobacz, jak oni zażerają całą. Tak, całą, całą. Ważne, żeby cię nie ugryzł. Ważne, żeby cię nie ugryzł. No ugryzł mnie właśnie. Mam kombinerki, obcęgi. Pięknie. Tomek też używa Skydreama tylko do 9 gram. Widzieliście, jak fajnie na to okonek wyszedł. A ja Skydreama do 12. Podoba mi się ten kij. A
sandę trzeba, wiesz? Tak, sandę. No, o, kończę, bije. Ale bije, co? No. Zaczyłem go. No wiadomo, teraz to mam jeszcze tej przynętę. To ciężko tak będzie mieć 6 gram plus ten wyważyć, ale zobacz jak jest 2500, jak wyważone są te wędki na 2500 kołowrotku na Sedonie. No wiadomo, no tutaj mam, to też jakieś tam obciążenie daje. Powiem ci tak, że jeżeli chodzi o Skydreamy, mamy 3 do 12 do 9 i tylko że tak, to jest jednoskład twój, ja ten mam... do 9, który jest, to jest już dwuskład. Różni się też troszeczkę tutaj, bo tutaj masz piankę Ewa, nie? Mhm. Ale maty są te same, karbon 46 ton nacisku, co jest? Więc jest ten, a kolejny leży tu, on tego nie łowiliśmy, on był chyba do 26 i to też był jednoskład, chyba do 26 był. Do 28 jednostka, ale wszystkie są w tej samej długości. Nie, jednoskłady są 2,08, a ten jest 2,24. Ten, który ty masz, tak? Tak, 2,24. Kije mega szybkie, chociaż powiem ci, że ten, co ty łowiłeś, ten do 9, to jest taka wykałaczka dosłownie. No ale pięknie. Ale czucie jest piękne. Miałeś na to szczupaka i okonie, no i uderzenia miałeś, nie? Jakieś tam okonie, no to czułeś, że no jest tym moc, nie? I czuć no to super. Fajnie przenoszą. Mi to się podoba wykonanie tego. Fajnie rezonują. Powiem ci, że nie ma się do tego przyczepić. Nie ma się, znaczy jest jeden minus. Jest, no jest. Wiesz jak? Tak. Zaszczepka, jak ja to nazywam. No czyli, dokładnie. Czyli nie ma tutaj drucika uchwytu pod... drucika. Uchwytu pod przynętę. I to jest główna przyczyna. Gdzie ja bym coś tutaj w tym tak, po prostu tak, sobie tak, dorobił. No wiadomo, można sobie dokupić, mieć całkiem inne, tak? Bo są takie te dokładane, nie? No ale wiesz, jednak oryginał to oryginał. No to oryginał, no wiesz, niektórym to przeszkadza, bo spotkałem się z ludźmi, że im to przeszkadzało. Ale w czym to przeszkadza? No nie wiem, że tu łapie tak centralnie, jak idzie akurat niesie, to mu tam to wiesz. No nie wiem, no ja wolę... Nie, ale tam, do takich przepływek na łódce podczepiasz, tak, o to no i tak, dziękuję. Ja wolę tak. To a tak musisz za przelotkę łapać, a wiesz jak to jest, łapanie za przelotkę, nie? Za przelotkę to już sobie wiesz. To znaczy tak, wędki są na bardzo dobrych komponentach, bo tu no nie ma się do czego naprawdę przyczepić. Fajnie wykonane. No fajnie są wykonane, wykonane to są mega. Mega, no bo... Jeśli chodzi o design czy coś, to no jest... i jakość stosunkowo do... I jakość do ceny, no to jest mega, nie? Mega w ogóle. Dokładnie. To jest Mikado, idzie w stronę właśnie... Bardzo dobrą. Bardzo dobrą, bo fajnie idzie, ja idzie w stronę spinningistów. Dokładnie, jeszcze używałem kija do 35 gram, który to jest ten Inazuma Pro, który mi dość mocno, to jest kij pod sandacza, przypomina kij od Shimano, Techniuma. Powiem ci, że bardzo podobne, nawet mocowanie tutaj, wiesz, kołowrotka, nie? No jest na tych samych komponentach. Na komponentach, właśnie, tak. O to chodzi. Tylko, że Shimano ile kosztuje? No tak. No a to... ile kosztuje Mikado, tak? No i Shimano mam w dwuskładzie, nie? A tutaj jest ten... I to jest dla mnie sztos. Jeżeli chodzi o tą wędkę, to jest sztos, na pewno będę jej używał cały czas, gdzie długość mi odpowiada, bo jest 2,08, ciężar wyrzutowy tej maksymalnej to jest 35. Jednoskład, tak? To jest jednoskład. Ja go będę używał, powiem ci, i pod sandacza, i pod szczupaka na leciutko, nie? Co dzisiaj, no tu wiadomo, no takie szczupaczki, no ale udało się być fajne i zobacz, wszystkie były wcięte, jeden tylko nie był u mnie wcięty. No ale więc, to mógł być sam, ale, też za tak, gumkę, ale tak. Wiesz, to jest to właśnie, jak ten kij pracuje. Zresztą zobacz, z podbicia. Teraz ci pokażę, tylko na mi się coś zaczepiło. To jest akurat tej troszeczkę ciężej idę niż... Bo tam mam pewnie guma. 25 gram masz no, główkę na pewno. No 25 gram mam główkę, kij jest do 35, więc no wiadomo, jakbym tutaj zastosował jakąś tam 15 plus tą gumę, no to pewnie by było lepiej. Ale i tak ma zapas mocy. Więc powiem ci tak. Ale czuć pod ręką ja opad? Jestem zadowolony. No pewnie, czuć opad. Ja jestem zadowolony z krótkiego dolnika. Wiesz? No takie mają w sam raz, nie jest tak. Taki przesadzony, nie? Tak. Bo niektórzy robią takie przesadzone, że mega długa jest. To co jeszcze... O, no to przelotki są ok, tutaj tak idą. Dobra, no tak właśnie patrzę jeszcze, bo tak sobie go do końca oglądam. Ale powiem ci, że pod sandacza
Fenomenalny kij. Czuć. Jest tak samo elektryczny jak ten kij Shimano, na którego też łowiłeś u mnie, nie? Wyważenie, no to zaraz też zobaczymy. Tutaj mam podpiętą 4000. No trochę duży kołowrotek do tego kija tak naprawdę, bo ja lubię takie 2500, 3000 to maks. Podsandaczowanie lubię takie, ale dobra, zaraz zobaczymy jak to się wszystko... Zobacz, prawie idealnie wszystko, prawie idealnie, 4000. No tutaj trzeba takie, o patrz. Nie no, w rękach te kije leżą fajnie, no nie można powiedzieć. Fajnie, tak? Nie są jakieś tam mega ciężkie. Nie no, ja mam kije ABU, ja powiem, że tak, mam kije ABU i dla mnie kije ABU są, no ciężkie są, ciężkie kije. Nie? Może toporne, może niezniszczalne, bo jeszcze chyba nie zepsułem żadnego. Ale są ciężkie, no niestety. A to fajne kijki, naprawdę. Ja to ci powiem, że mogę to porównać do takiego... Zobacz Tomek, zobacz jaka jest akcja, to jest typowa akcja pod sandacza. Ja ci powiem, że mogę porównać te kije, wiesz, do jakich kij? No. Do Westina W4. To. Tak. W ogóle te kije Mikado, nie? Tak, to nie, taka one jest... są bardzo dobrze wykonane. Taka no, półka kurde. Bardziej, no i... No W4 to nie jest niska półka. Chodzi o... O cenę jeszcze, tak? No cena to już jest, nie, no to wiesz, to nie porównujmy. Dlatego bo nawet nie wiem, czy to nie lepszy nawet temat. Tutaj już jest opisane jako druga generacja, Next Generation. Więc nie używałem tej Inozumy, wiesz, bo nie używałem dotąd kiji Mikado, nie używałem pierwszej generacji. To jest ta Inozuma Pro Zander 208 i powiem ci naprawdę, no kurde, no nie ma się tutaj do czego przyczepić. No używam tego kija, jestem już drugi raz z nim nad wodą i mogę coś już na ten temat powiedzieć. Poza tym, że jest bardzo fajnie z detalami takimi, wiesz, no, stawki, dokładnie, właśnie, jest właśnie. Bardzo fajnie. To są komponenty wysokiej jakości, tak samo jak kije Westina są tak samo na tych samych matach, to Raya są robione. No dokładnie. Tutaj tu też jest 46 ton nacisku, więc dokładnie. To już jest tak, no na grubo, na grubo. Kurde, sandacz czy szczupak? Szczupak! Ja pierdzielę. Tomasz, nie wiem co się w ogóle dzieje. Przyjeżdżamy na sandacze, ty weźmy się na szczupaki, wybierzmy, co? Może sandacze połapiemy. Ale zobacz, i na tego Black Crystala, i powiem ci bardzo mocno, o poszedł, wypiął. No i elegancko. Ale chociaż... ogonek podbił. No. No powiem ci, że dramat. Na co? Na przynętę od Mikado. Dramat, powiem wam tak, przyjechaliśmy z Tomaszem na sandacze. Jedyne co dzisiaj żeśmy widzieli to sandacza na Echosondzie, to jesteśmy pewni, że to był sandacz. Ale to zaraz się zaczną komentarze, że z echem się nie liczy. Jedźcie bez echa. Ty, po to ale jest, po co? Nie jest szkoda? Używa. Posłuchajcie. To ja samo wam... telefonu nie używajcie, no, na co mam telefon? Lepiej jest list wysłać. No dokładnie. Dalej nie odpuszczamy i szukamy z Tomkiem sandaczy, aczkolwiek... Ciężko! Ciężko! Na płytkiej wodzie ciężko jest w sumie znaleźć. Dzisiaj mamy tak naprawdę wyjętych 4 szczupaki, jeden mi spadł. No i... W sumie byśmy mieli 6 szczupaków, byśmy mieli, bo w zasadzie to 2 mi spadły. 6 szczupaków, no bo jeden to tak był no niewcięty, bo to nawet nie to, że może nie spadł, to po prostu tylko dosłownie tam 1,5 sekundy powisiał na wędce i spadł. Ale to wszystko są małe ryby. No, słuchajcie, łowimy to, co tutaj jest. No tak. De facto. Tak? Nie wiem, a powiedzcie, czy wy tutaj łowicie jakieś duże knagi? Mi się wydaje, że ten zbiornik jest za młody, za świeży, żeby tutaj były duże knagi. Ale wiesz, co jest fajne? Nie widać tych, wiesz, drezy. A, tak, tak, że nie ma takiego mięsiarstwa typowego. Nie no, widać w ogóle. No dzisiaj to w ogóle, tam chyba tylko 2 łódki żeśmy widzieli. Tak, tak. No co, szukamy dalej. Będą brały czy nie będą te sandacze? Nie no będą, no widzę, że ryb jest bardzo dużo przy dnie. We'll be right back.
Nie zrywuj, tylko delikatnie, kurwa, delikatnie. Pięknie, w trybie off-road. Tak. Ale dziwne. Słuchajcie, wyciągnęliśmy łódkę i będziemy już brykać do domu. No kawałek drogi mamy, ale nie udało się ci złowić sandacza. No, płytka woda, strasznie spuścili wody dużo. Chyba tak. Oho. Ale tak naprawdę były miejsca głębokie do 5 metrów, ale sandacza nie widać w nie ogóle było na, widać. Na bocznym. Czy... Wszystkie zadziania znowu płytka woda. Na płytkiej wodzie, tak. A woda już 8,5 stopnia. Także coś jest nie tak. A nie wiemy co. No właśnie, trzeba, no co, trzeba testować, sprawdzać, szukać. Tak. Nie poddawać się, tak wiadomo jak jest, tak. W tym roku jest ogólnie ciężko z rybą. Posucha jest. Ale my się nie poddajemy. Walczymy. Za tydzień pewnie też walczymy. Ty no, w weekend to my mamy chyba zawody, tak? Wyciągania sandacza z wody. To no, szczupakowe chyba. Szczupakowe. Nie, no drapieżniki, tak? Tak. Żegnamy się. Imię ojca. Elo. Siema. Tak jest. Cześć. Siemanko, trzymajcie się. Tomek, pasy to zaraz. W tą stronę? Czy tak, tak, w tą stronę. Zaraz, pasy zaraz. Poczekaj.